Siemano, witam w Ideal Heroes. Dziś omówię evenciki związane z świętami i po prostu no, od razu wesołych świąt dla wszystkich. A w tym filmiku, tak jak powiedziałem, omówię evenciki od góry do dołu, wszystkie jakie są, żeby troszeczkę je rozjaśnić, no bo jak tak spojrzymy na tą listę, troszeczkę długa jest. No i tak po prostu troszeczkę o nich powiem. Więc tu mamy, na samej górze mamy takie płatki śniegu do użycia. I używamy je na jedną z czterech różnych, czy właściwie z trzech różnych ozdób. Możemy przystroić czy to choinkę, czy takie coś, czy bałwanka i to nam daje różne nagrody. Ale zanim to, które warto, po prostu ciężko jest, żeby coś dostać, bo na przykład Walkiria chyba łącznie potrzebuje 500 tych wariatów. Ten mega dobry artefakt, atak, skill damage, precyzja, bardzo fajny artefakt. Potrzebuje chyba 650 łącznie, możecie sobie policzyć te, a ten potrzebuje najmniej, jednak no to jest praktycznie bardzo słaba nagroda, bo to jest po prostu Fatmu, bardzo fajny skin, ale Fatmu jest, no słaby jest, więc raczej nie ma co w niego inwestować, no i po prostu tu są nagrody, no na to co będziecie mogli, to sobie pozwolicie, sobie zobaczycie co jest dla was najbardziej warte. Ogólnie jeżeli nie ogarniecie, jeżeli jakimś cudem możecie zrobić te trzy ozdoby, to tu jest skrzyneczka, która daje dodatkową nagrodę i to jest no naprawdę mega fajny artefakt, atak, HP i stun i miód i bardzo dużo reliktów, tylko że skąd bierzemy te płatki śniegu, więc dostajemy je tak, będziemy mieli 70 za login bonus, 10 dziennie dostajemy 10 kwiatków, 10 płatków śniegu, śnieżek, śniegu, nie wiem, snowflakesów. Po prostu dostajemy za każdą zdobytą pięciogwiazdkową postać, nieważne czy to z Heroic, czy z Summona, czy z Sharda, czy z kreatą kółeczka, po prostu dostajemy 10 tych za jedną postać, czyli jeżeli zrobimy 25 pięciogwiazdkowych postaci, dostajemy 250 tych płatków śniegu i możemy sobie na przykład Fatmu zrobić, ale też dostajemy no po prostu ta 70 dziennie, 250 z tego możemy i reszta to jest z samonowego eventu, więc samonowy event, żeby dostać wszystkie te potrzebujemy aż dostajemy łącznie tych 200 za 500 samonów, możemy go maksymalnie zrobić 4 razy i wtedy dostaniemy 800 tych snowflakesów i wtedy nadal nie będziemy mieli na wszystkie te wariaty. Nie zrobimy wszystkich dekoracji, ponieważ jeszcze trzeba będzie je dokupić za pieniądze prawdziwe, by wam starczyło. No ale szczerze mówiąc, bo to tak troszeczkę przedłużam. Dla osób, którzy nie wydają kasy, raczej nie osiągniecie tu dużo, chyba że naprawdę macie zachomikowane mnóstwo summon scrolli, to możecie coś tam zaszaleć, ale to już mówię, każdy musi rozkminić ile wam, no ile po prostu dacie radę tych dekoracji złapać. Ja wiem, że dużo tu nie osiągnę. Dalej mamy evencik z kartkami. Dziennie dostajemy, gdzie te karteczki są? Tutaj są te karteczki. Dziennie możemy kliknąć na skarpetkę, dostajemy całe te nagrody z tej skarpetki za darmo. Możemy dokupić dwie kolejne za 3600 gemów. Z tego co zrozumiałem, to nieważne kiedy kupimy tą skarpetkę, jakby wydajemy raz te 3600 i przez 7 dni dostajemy to co tutaj jest. Czyli tak jakby dostali za 3600 byśmy dostali 7 Prophet Orbów, karteczkę i te Heroic Scrolle. To się teoretycznie opłaca. To się teoretycznie opłaca, jeżeli tyle macie. Tylko że mówię, to nie jest do końca potwierdzone, że jeżeli to kupię, to się na codziennie odblokowuje. Dobra, wydaje mi się z tego, że jak raz to kupimy, to po prostu dostaniemy wszystkie nagrody za cały jakby tydzień tego. Więc no to jeszcze, dobra, YOLO, albo nie YOLO, nie będę tego kupował. Albo na potrzeby filmiku, boom, kupimy. Dostaliśmy jeden scroll. A, tu jest Daily Reverse, no po prostu jutro będę musiał wejść i znowu to dostać, więc no tak.
mało przygotowany byłem, żeby to zrobić. Ogólnie nie są aż tak dobre nagrody, żeby to kupić. Teraz mnie przekonały po prostu, że te Profert Orby, że po prostu ich jest dużo. Za 3600 to się w miarę opłaca. Ostatnio skarpetkę oblokowujemy przez zakupienie pakietu specjalnego. Ale zanim o nim powiem, to jeszcze tutaj wrócę o tym, że no mamy po prostu za każdy step jakieś nagrody. Nie są one jakieś świetne, tam jakieś szardy, jakieś skiny. Takie dosyć średnie. Ale fajna nagroda. Dziennie będziemy mieli 7, czyli te dwie nagrody dostaniemy normalnie. Resztę raczej trzeba dokupić. No i chyba ja sobie właśnie kupię, jeżeli to jutro... Raczej sobie to dokupię i będę miał wszystkie skarpetki oblokowane. Przez to będę miał łącznie 21 tych nagród i coś tam odblokuję. Więc w miarę spoko opcja. Lecimy dalej. To jest właśnie to, że jeżeli kupimy za 240 zł to wszystko co tutaj jest, to odblokuje nam się ta ostatnia skarpeteczka. Więc skarpetka troszeczkę droga. Ale też są inne nagrody. Valentino jakiś skin. Fajny pewnie. No. Następnie, a to jest nadal kowal, co pozostały, tu też za pieniążki sobie można kupić więcej tych wariatów. Mamy za Summona nową postać, Dark postać, który, no, jest naprawdę, ma długie te opisy, więc nie chcę mi się go jakoś specjalnie opisywać. Też nie chcę tego robić ze względu na to, że zawsze jak wchodzi na start postać, no nie wiadomo czy ona będzie dobra czy zła, nawet jeżeli przeczytam co ona tutaj robi. Ona głównie ma taki damage, nie wiem, na przykład na podstawie jaki ma HP. On, z tego co zrozumiałem, on też sobie daje jakiegoś shielda, również nakłada taki nowy bonus na przeciwnika, że on nie może robić normalnych ataków, tylko z tych super ataków może atakować. Więc to też jest ciekawe, że coś takiego wprowadzili. W życiu bym nie pomyślał, że dadzą takiego silence na zwykłe ataki i tylko będzie można używać super ataki. Więc fajna sprawa. Następnie mamy Summona, czyli znowu mamy zwiększone szanse na wysamonowanie postaci. No i dostajemy właśnie te kwiatki, jakie kwiatki? Płatki śniegu oraz no i te tradycyjne nagrody. No i za 400 samonów tą nową postać. Wydaje mi się, że ona będzie dobra, ale ciężko to powiedzieć na ten moment. I Heroic Exchange mamy na dwie bardzo, bardzo fajne postacie. Ja już Xia od razu sobie kupiłem. Cross jest mega dobry na PvP, na PvE również zwiększa damage zadawany przeciwnikom, w sensie no zadawany przeciwnikom, stunuje jak mu spadnie HP, więc bardzo fajna karta, polecam ją kupić jak i tego. Jeżeli możecie go wbić na 9 gwiazdek, to super, 10 gwiazdek raczej nie jest wymagane, mało kto mu wbija. Aleksja na przykład to bym wbijał spokojnie, nawet no, na maksa bym Xie wbijał. I tak to wygląda mniej więcej. Więc kupiłem tą skarpetkę. Wydaje mi się, choć to mówię, nie jest potwierdzone, bo nie ma takich informacji, czy też nie doczytałem, że nawet jeżeli kupicie tą skarpetkę jutro i będziecie teoretycznie dzień w plecy, to chyba dostaniecie te zaległe, więc się raczej nie ma co martwić. Tylko pamiętajcie, by właśnie dziennie tutaj wejść i odebrać z tej pierwszej skarpetki bonus, bo szkoda by było to przegapić. A ja tutaj zaraz będę sobie... odblokuję troszeczkę pieniążków, na przykład to sobie kupię, znaczy odblokuję achievementy, które trzymam tak na czarną godzinę jaką dzisiaj mamy, kupię to i już zostaję bez skemów znowu i mam więcej tych wariatów. No i dobra, Mikołajkiem sobie kroczymy do przodu, coś dostaniemy. Jeżeli te nagrody będą dzienne, to jest bardzo fajnie, bo mi się troszeczkę zwróci ten gold, znaczy gemy, jeżeli nie, to troszeczkę nie. I co to wam tutaj? Myślałem, żeby zrobić samą na... Mam aż 400 scrolli, co jest bardzo dużo. Nawet nie wiem, ile będę ich używał. I no, fajnie by było to nagrać, ale jak widzicie, mam i tak dużo dokupionego miejsca, 180 miejsca. I no niestety te samony nie byłyby aż tak przyjemne do oglądania, bo co? No robię teraz samona, nie dostałem żadnej piątki, dostałem sporo trójek i ja robię zawsze tak, że wchodzę sobie w sklepik, usuwam te najstarsze, usuwam wszystkie trójki, których mam powyżej 4, albo których wiem, że na przykład nie będę robił, na przykład ich sobie zawsze usuwam, bo nawet nie zostawiam ich, raczej poświęcam je na co innego. No i widzę, że tyle zostało. No i sobie lecę dalej kolejnego Summona. Potem sobie na przykład będę próbował coś
tutaj zrobić jakąś nową postać z tego, tylko jak teraz widziałem, to nawet mało czwórek padło, czyli raczej nic. O, tutaj już bym coś mógł kombinować. No i tak sobie się będę bawił, powiem wam. Troszeczkę mi to zajmie. Ale przez to zdobędę kilka nowych piątek i no, będę kombinował nową postać. Xia, teraz kupiłem sobie ten za te altary i moja Xia czeka na to, aż ją wbije na 9 gwiazdek. No, ona już tu czeka, bardzo ja na nią czekam. Tylko że szkoda mi trochę tego, na przykład tego wariata. Chciałbym zrobić nową 6-gwiazdkową Fortress postać i dopiero wtedy coś takiego kombinować. Więc dlatego robię pierwsze samony. Jeszcze po roz... Ole, kurczę. Dobre samony. W ogóle jest tu taki challenge śmieszny na zrobienie. A, żeby zdobyć nie zdobyć 5-gwiazdkowej postaci przez 200 summonów. Na razie mam 69 max. Mam nadzieję, że tego achievementu nigdy nie zdobędę. Liczę na dużo piątek. Na drugim koncie już robiłem te samony i szczerze mówiąc, w 100 summonach dostałem sporo tego. Nie wiem ile dokładnie. O, tu już powoli nie wiem co usuwać, bo mi się zablokowało troszeczkę. W 100 summonach dostałem, nie wiem, z 5, 6 piątek. Jedną to chyba dosyć solidną. King Baton chyba mi tam wjechał jeden. I reszty nie pamiętam. No, nie to co bym chciał, ale coś tam wleciało. A tutaj co? A tutaj 0 piątek. No, oczywiście. Bo po co? Po co? No i teraz jest problem, bo już mam full eku. Muszę sobie tutaj coś stworzyć. O, mogę sobie tego stworzyć, więc zaraz go będę creatował. No i cóż, i mam nadzieję, że coś ciekawego z tego wyjdzie. Już 79 samonów bez 5-gwiazdkowej postaci, co jest smutne. Bardzo smutne. Prawie 100 samonów zrobić i 0 5-gwiazdkowych. Mam nadzieję, że to się odmieni. I też, jeżeli lecicie te heroic samony, pamiętajcie, że dostajecie kwiatuszki. Czemu ja mówię kwiatuszki? Płatki śniegu. Jeżeli na przykład ją bym wysamonował za szardy, też teoretycznie powinienem dostać 10 tych płatków śniegu. Nie wiem, czemu mi brakuje słowa na śnieg. Śnieg. Dobra, no. I tyle, no. A, chciałem powiedzieć jeszcze, że prawdopodobnie po tym evencie dadzą shelter event, więc może troszeczkę sobie zostawcie tutaj w razie co jakichś 4-gwiazdkowych postaci. Tak, w razie co, żeby mieć na kolejny event. I cóż, i powodzonka wam życzę, mówię. No, tak jak mówiłem, nie pamiętam czy w końcu powiedziałem, czy nie. Wesołych świąt, powodzenia w ID Heroes. I cóż, i czekam na jakieś zmiany w tejże, bo ja tu niedługo myślę, żeby sobie powijać jakąś postać na E1, E2, E3, ale po prostu przez ostatni miesiąc, czy ponad miesiąc było zapowiedziane zmiany większe w tej grze, jednak ich nie wprowadzili i chyba po prostu polecę w pewnym momencie YOLO i wbiję sobie tą postać, która mi się najbardziej podoba i ją będę używał. A tymczasem kończę. No i cóż, i trzymajcie się, elo.